A więc kolejny test. Przychodzi nam 7. Spóźniłem się troszeczkę. Jest 9 minut po 24 godzinach. Wszystko przygotowane. Więc zaczynamy teatrzyk. I czas start. Lecimy z tematem. Temperatury. W sumie pokazuje tyle, ile tu jest. Tyle jest tu. W sumie troszkę rośnie. Na powrocie, czy w naszym zasilaniu mamy 20, a tu mamy 22. Wszystko pasi. Tutaj jakieś takie trochę niższe ciśnienie niż zawsze. Może się odpowietrzyło. Dobra, kasujemy. Stop, clear. I lecimy z tematem. Aha, jeszcze jedna z ważniejszych rzeczy. Temperatury. 13. 12,8. 12,4. 12,8, 12,4, czyli takie 12,6. Dobrze. Niech leci. Zobaczymy się za około 16 godzin. Więc zapomniałem mikrofon połączyć, dlatego teraz robimy voice over. Czekamy, aż te 20 mV zejdzie. Minęło 20 godzin i 25 minut, co jest dość dobrym wynikiem. Zmierzymy sobie w międzyczasie temperaturę. 14,2, 14,6. 13,8, bo jest odbijająca się powierzchnia, to jest typowy pomiar, powiedzmy optyczny, osobnie, że optycznie podczerwień, dlatego odbijające powierzchnie zawsze przykładam, żeby nie okłamywało. No i w międzyczasie skończył się test. Mamy dość dobry wynik, temperatury 20 stopni i tutaj będzie takie 19. No i dobrze, test się udał. Mniej więcej powiedziałem, co chciałem. Tylko, że za drugim razem. Zaczynamy test 8. Te 11 godzin plus 24, więc to jest 35,27. Mamy napięcie. Prąd 3,75, 12,95. Było troszkę więcej, bo przez przypadek nacisłem na start. Ale to na dosłownie kilka sekund, ale grubo pod 13 nie jesteśmy. Troszkę pod. Zaczynamy. I zaczynamy pomiar. Zegarek na bok. Złapać, żeby było widać. 14. Faktycznie 14. Tutaj mamy 20. Tu mamy takie 19. Możliwe, bo całą noc koło grzejnika było i mogło się nagrzać. A teraz dopiero pompa ruszyła, żeby był obieg dla DL. Dobrze, zobaczymy się prawdopodobnie za 16 godzin. A obawiam się, że 20 godzin w plusie, więc dzisiaj nie pośpię. A więc wiele godzin później udało się. 8 zrobiona. Pojemność jest taka dość ładna. 75,30, jedynie 20 godzin, a ja tu mam 24 pomału. Oby test się skończył tak w nocy, że nie dałem radę wstać. 13,6. 13,6 końcowa temperatura. W ogrzejniki działają, pompa też.
Odpaliło się, bo w nocy się zrobiło chłodniej. Więc co? Bierzemy go na ładowanie. Niech nie cierpi chłopak. Dość długo się wycierpiał. Zaczynamy kolejny test. Testujemy 9, czyli mamy tu 5 godzin 26 minut plus 24 godziny. Napięcie startowe troszeczkę niższe niż zawsze. No ale może nie będzie tak źle. I czas start. Prąd ustawiony standardowo. Wszystko tutaj mamy zestawione. Pompka dopiero ruszyła przed chwilą, więc temperatury się na pewno zmienią. Ale zobaczymy. Temperatura na akumulatorze. Czy to zrobiłem korektę w DL24 co do tego zewnętrznego czujnika. Więc mamy troszeczkę mniej. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Zmierzmy sobie temperaturę akumulatora. 13,6 i 14,1. No to mamy wszystko. I zaczynamy test. Lecimy. 9. Jedynie muszę sobie przeliczyć, co tu jest 21,15 w stosunku do 19, bo w trakcie testu niestety wyłączyłem na chwilę zasilanie i test został chwilowo przerwany, ale myślę, że wszystko widać. No i się udało. Zobaczmy na temperatury. Cieplutko, w sumie grzejnik daje takie niecałe 20, więc to się dodaje. Dobra, pakujemy za chwilę następnego do testów. Zaczynamy kolejny test. Mamy pacjenta 10. Był ważony, nie odbiega od standardów reszty. Mamy prawie że 24 godziny. Udało się wszystko wycyrklować mniej więcej. Złapie. Chyba złapie. Dobra. Mamy prawie 12-13 V. Minimalnie brakuje po tych 24 godzinach. I zaczynamy. Tutaj sobie zrobimy stop clear. Tu sobie zobaczymy, co tutaj mamy. 14,7 i 15. Jest ciepło na zewnątrz, więc w środku też jest ciepło. Tutaj mamy takie 18 i tutaj też mniej więcej takie 18. Troszkę jeszcze dorzucimy do pieca. Aha, start. Się jednak opłaca robić jeszcze te zegarki, bo to jest takie koło ratunkowe, jakby coś miało pójść nie tak. Dobra, lecimy z testem. A więc końcówka testu. Zbliżamy się do punktu, kiedy powinno się wszystko wyłączyć. Mamy około 18 godzin. Nie wytrwało to za dużo, ale mamy 66 amperogodzin. No, prawie 67, więc no nie ma źle, nie ma dobrze, ale było czuć, że to ogniwo troszeczkę jest słabsze. No i wyszło w wynikach. No i teraz te ostatnie i mamy. Ok, zmierzmy sobie temperaturę. Troszeczkę spadło, bo jest zimniej na zewnątrz. Tutaj i tutaj. No bo się nie włącza ogrzewanie, bo troszeczkę tutaj manipulowałem przy ogrzewaniu. Dobrze, tyle na razie w temacie.
A więc zaczynamy kolejny test. Idealnie 24 godziny. Pacjent ma 12,9 V. Może to wynikać z tego, że troszeczkę mniej waży. Jest to 11. Puścimy już test. Ruszyła maszyna. W międzyczasie odpalimy sobie już pompę. Zapomniałem pompę odpalić. OPS się pala. Rusza. Okej. Lecimy. No, napięcie tak dość srogo spadło. Co tu mamy teraz, tak? 18-19. Oj, zassało, bo było słychać, że powietrze wygoniło. Niecałe 15. 15,1. No, zrobiło się ciepło na zewnątrz, mamy ciepło w środku. Jedynie mi się nie podoba, że bardzo szybko napięcie spada. Ale widocznie ten typ będzie tak miało. To jest chyba z tej górnej półki, która robiła problemy. Więc dobra, zobaczymy, co dalej będzie. To jest dobieg końca. Na jednym zegarku niecałe 19. Na drugim 16. 26. Troszeczkę krócej niż spodziewałem się. Temperatury też będzie raczej, jak to się mówi, pomiar troszeczkę słaby, bo minęło więcej niż powinno. 16,2, 16,4, 16,3. Dobra, nie znamy pacjenta, wiemy co, dlaczego prawdopodobnie ten jeden bank słabiej działał. Ten akumulator jest troszeczkę zmęczony. Kolejny pacjent na stole, 12, co znaczy, że kończymy kolejną półeczkę. Mamy 12, prawie 13 V, 12,95. Zaczynamy test. Mierzymy temperaturę 16,2, 16,3. Temperatura w garażu około 19-20 stopni. Dobrze, więc resetujemy sobie tu. No. Chodź. Jest. Pyk. I mamy drugi zegareczek, bo może się przydać, jakby coś się miało wysypać. Dobra. Tyle w temacie. Zobaczymy się za, mam nadzieję, 20 godzin. Test 12 się zakończył. Tu mamy 18,44, a tu mam 20,11, więc zaś się troszeczkę spóźniłem. Wolałem trochę pospać. Przyznam się bez bicia. Włączyła się grzałka, dlatego mamy duże temperatury, ale teoretycznie tutaj powinno być mniej więcej tyle samo. Ale jest mniej niż na początku, 14, niecałe 15. Tu jest 15,5. Dobrze. Lecimy dalej w najbliższym czasie.